Szczęść Boże, coś wam powiem. Czy kiedykolwiek na pytanie, kim jesteś, odpowiedziałeś, że jesteś uczniem Królestwa Niebieskiego? Ja nigdy. Chyba wstyd, bo raczej o tym nie myślimy. Kształcimy się w nauce i wierze, czynimy dobro i popełniamy błędy. Żyjemy w miarę normalnie. A jednak te słowa poruszają. Każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobnie jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Nie czuję się uczonym w piśmie, ale w jego treści odkrywam mądrość, której nie widzę w świecie. Całkiem możliwe, że my wcale nie chcemy być uczniami, bo na co dzień wykazujemy się wiedzą. No to prawie jakbyśmy byli profesorami życia. Bo przecież prowadzimy siebie każdego dnia. Próbujemy prowadzić innych. Jednak ciężko nas nakłonić, byśmy sami dali się prowadzić. Nie da się jednak iść za Jezusem, jednocześnie idąc własną drogą. Tym samym nie da się Go uznać za Pana i Nauczyciela, jeśli kierujemy się swoją mądrością. W ostatnich dniach słyszymy, że Królestwo porównywane jest do różnych rzeczy czy osób. Dziś mamy przykład sieci. Nie chodzi o sieć internetową, bez której trudno nam się obyć, a i nawet niektórzy bez niej już nie mogą żyć. Ta sieć nas pochłonęła. Kim więc w niej jesteśmy? Za kogo się podajemy? Czy w tej wirtualnej przestrzeni można w nas dostrzec uczniów Jezusa i Królestwa? Ewangelia nie pozostawia złudzeń. Przyjdzie dzień, kiedy dobre ryby od złych zostaną oddzielone. Ich los będzie odmienny. A skoro jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, to kto kieruje i jest panem i głową mojego życia? W naszym postępowaniu powinniśmy zawsze działać z roztropnością i patrzeć do końca. Dobre wybory prowadzą do dobrego celu, złe zaś do samozniszczenia człowieka. Roztropność, do której zachęca nas Jezus wielokrotnie, przyczynia się do tego, że nabywamy dobrych nawyków. Dobre życie otwiera nas na nowe horyzonty myśli i uczuć, które ubogacają nasze człowieczeństwo. Tak żyjąc, stajemy się ludźmi Boga. Bóg swoją miłością ogarnia każdego człowieka, ale nie może każdego człowieka przyjąć do nieba. Dlaczego? Bo gdyby w niebie znalazła się choć cząstka zła, przestanie ono być niebem. Dlatego zamknięte jest dla każdego, kto ma w sobie choć odrobinę egoizmu, a nie mówiąc już o nienawiści czy innych złych postawach. Każdy jednak z nas ma szansę pozbyć się zła całkowicie i obmyć się z win, by dorosnąć do życia w niebie. Do tego jednak trzeba stać się pilnym uczniem Królestwa Niebieskiego.